W dzisiejszym odcinku omówię kryptowalutę Chiliz w 2 minuty. Zapraszam do oglądania. Kryptowaluta Chiliz, w skrócie CHZ, zajmuje obecnie 68 miejsce w market capie. Kurs to niecałe 30 centów, a ATH było 13 marca 2021 roku na poziomie 87 centów. Ale Chiliz to tylko kryptowaluta, którą możemy handlować. Ale jej główne zastosowanie jest na platformie Socios, gdzie używając Chiliz możemy zakupić tokeny klubowe i wiele więcej. Socios ma na celu zaangażowanie fana, na przykład jakiegoś klubu piłkarskiego z samym klubem. Fan może oddać głos i decydować w klubowych głosowaniach. Posiadając te tokeny klubowe, staje się pewnego rodzaju VIP-em. Do Socios należą już takie kluby piłkarskie jak Barcelona, Juventus, AC Milan, a nawet Legia Warszawa. Fani gier komputerowych mogą być zadowoleni z czterech klubów. Jednym z nich jest na przykład Natus Vincere. Jeżeli chodzi o walki, to mamy obecnie UFC oraz galę PFL. Od niedawna do Socios należą dwa teamy Formuły 1, Aston Martin oraz Alfa Romeo. Całkowitą innowacją jest wprowadzenie trzech największych na świecie klubów krykieta. I tak wiem, pewnie większość z Was nie interesuje ten sport, ale jeżeli chodzi o świat, na przykład Indie, jest to najpopularniejszy tam sport. W aplikacji Socios co jakiś czas występują tak zwane FTO, Fan Token Offering, gdzie kibice oraz inwestorzy biją się, aby dostać token klubu przed światową premierą po najniższej cenie. W historii każde FTO dało dobrze zarobić, należy jednak pamiętać, że zawsze jest ryzyko. I czasem jest to związane z posiadaniem tokenu klubowego zakupionego w FTO, ale nie będziemy go mogli sprzedać przez bardzo długi czas. Będziemy po prostu musieć czekać na premierę na rynku. Obecnie czekamy na FTO UFC. Osobiście sam będę się grubo w nie pakował. Socios Chiliz zapowiedziało jeszcze stworzenie tokenów NFT, które będą związane z klubami. Sam jestem inwestorem Chiliz od momentu wejścia na Binance, kiedy kosztował poniżej 1 centa i aktywnie biorę udział w każdym FTO. Dla przykładu to tokeny FC Barcelony kupowałem po 2 euro. W dniu premiery na rynku było to około 6 euro. Uważam, że przed Socios i Chiliz czeka piękna przyszłość w top 50 market capu.